Dzień dobry, witamy ze stadionu w Manowie, gdzie dzisiaj Kotwica Kołobrzeg zmierzy się z tutejszym Leśnikiem. Leśnik jest obecnie 10. w tabeli, a Kotwica, przypomnijmy, będzie walczyła o utrzymanie lidera 3. Ligi Bałtyckiej. Kotwica Kołobrzeg wystąpi dzisiaj w następującym składzie. Na bramce Cezary Szybka, następnie Łukasz Cebulski, Jakub Poznański, Kasper Chruściński, Piotr Jaroszek, Tomasz Lydzak, Michał Danilczyk, Patryk Pietras, Patryk Skurecki, Dawid Ambrozjak oraz Krzysztof Biegański. Ławka rezerwowych Kotwicy Kołobrzeg to Łukasz Krymowski, Mikołaj Duwe, Daniel Popiołek, Kacper Rak, Damian Kupisz, Daniel Kokosiński oraz Piotr Grabarczyk. W zespole Leśnika Manowo zobaczymy na bramce Mateusz Czarnecki, następnie Mateusz Czaja, Seweryn Fijołek, Krzysztof Chrymowicz, Artur Marczak, Daniel Morawski, Konrad Rokicki, Dominik Poch, Tomasz Sęk, Dominik Husejko, Konrad Romańczyk, a na ławce rezerwowych Tomasz Tkacz, Marcin Gozdar, Paweł Rakowski, Marek Zdanowicz, Wojciech Sieracki, Paweł Marczak oraz Piotr Jakubowski. Sektor gości na tutejszym stadionie wypełniony jest kibicami z Kołobrzegu, którzy pojawili się tu już 15 minut temu. Przypominam, że dzisiejsze zawody poprowadzi trójka sędziaczka w składzie jako sędzia główny pan Robert Strzelecki, a asystentami są pan Jewgeni Atamini i pan Rafał Bliger. Obserwatorem z ramienia Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej jest pan Grzegorz Nowowiński, natomiast delegatem jest pan Krzysztof Ślusarz. Znamy już kilka wyników obecnej kolejki i tak wczoraj Bałtyk Gdynia zremisował u siebie bezbramkowo z Koralem Dębnica. Również dzisiaj zakończyły się już mecze Chemika Police oraz Energetyka Gryfino. I tak policzanie zremisowali 1-1 z Kartuzją Kartuzy, zaś Energetyk Gryfino przegrał 1-2 z Pomorzem Potęgowo. Obecnie mamy przerwę w Drawsku Pomorskim, gdzie do przerwy jest 0-0 z Polonią Gdańsk. Równocześnie do meczu w Manowie rozpocznie się spotkanie Gwardii Koszalin z Bałtykiem Koszalin. Przypomnijmy, że Kotwica Kołobrzeg podchodzi do dzisiejszego spotkania z dwupunktowym prowadzeniem nad drugim Bałtykiem Koszalin i 11 punktami nad GKS-em Manowo. I rozpoczynamy spotkanie. Leśnik przy piłce. Pierwsza próba ataku Leśnika Manowo. Jest tam Łukasz Cebulski, który sprowadza piłkę na aut, jeszcze próbuje zatrzymać. Trafia, podaje do Michała Danilczyka. Cebulski do przodu, do Skureckiego. No ładnie Danilczyk przy piłce, zbiega do środka, zagrywa do Tomka Rydzaka. Już mamy tam Patryka Skureckiego, wywraca się, sędzia nie przerywa gry. Bramkarz wybija na aut. Kacper Chruściński wznawia z autu. Dawid Ambroziak w pole karne. I głową zatrzymał tą piłkę na aut Kacper Chruściński. GKS Manowo coraz bliżej bramki Cezarego Szybki, wrzutka w pole karne i mogą być gości, jest tam Cezary Szybka, niepewnie!
Cezary szybka, daleko wybija. Danilczyk głową do Skureckiego. Skurecki do Tomka Rydzaka. Tomasz Rydzak idzie tam. Ma do kogo zagrać się z polu karnym Krzysztof Biegański. Coraz bliżej środka boiska. Chruściński. Danilczyk. Danilczyk, ładne podanie do Patryka Pietrasa. Chruściński. W pole karne zablokowana piłka. Będziemy mieli znowienie za aut dla Kołobrzeżan. Chruściński w pole karne. Tomek Rydzak przez chwilę miał okazję, ale jednak nie zdołał przyjąć tej piłki i uspokoić jej. Jest to jeszcze Piotr Jaroszek do Danilczyka. Jakub Poznański otrzymał tą piłkę. Danilczyk szybko do Biegańskiego. Ten do Ambrozjaka. Ambrozjak do Skureckiego. Na narożniku pola karnego Skurecki schodzi do środka. Niestety nie udało mu się ominąć obrońcy GKS-u Manowo. Jeszcze próbował podawać, ale wznowi od bramki bramkarz GKS-u Manowo Mateusz Czarnecki. Skurecki głową do Biegańskiego, jednak sędzia dopatrzył tam przewinienia zawodniku, a kotwicy w powietrzu. Prosto pod nogi Kacpra Chruścińskiego, już Patryk Pietras, Ambrozjak do Tomka Rydzaka, ma tam w środku Krzysztofa Biegańskiego, jest tam jeszcze Danilczyk, może być groźnia i zatrzymał tą piłkę głową obrońca GKS-u Manowo Krzysztof Chrymowicz, ale ciągle kotwica Kołobrzeg przy piłce, Łukasz Cebulski. Niestety stracił piłkę, nie udało mu się ominąć obrońcy gospodarzy i teraz on faulował Piotr Jaroszek. Kontratak GKS-u Manowo, piłka w pole karne i mamy pierwszą bramkę, proszę Państwa! GKS Manowo prowadzi 1-0 po strzale Tomasza Senka. Zdecydowanie zdezorientowani zawodnicy kotwicy Kołobrzeg nie wierzą w to, co się właśnie stało. Błyskawiczny kontratak, podanie w pole karne i strzał Senka, który podwyższył wynik na 1-0. Przepraszam, strzelcem gola, nie Tomasz Sęk, a Konrad Romańczyk. A nie, jednak pierwotnie podam dobrą wersję, przepraszam bardzo. Tomasz Sęk strzelcem pierwszej bramki dla GKS-u Manowo. Przepraszam, bramkę naszego zespołu wygrywa Tomasz Sęk. Patryk Skurecki do Pietrasa. Do Chruścińskiego. Kup Poznański. Do przodu, do Ambrozjaka. Próbował zagrać Patryka Pietrasa, nie zdążył on do tej piłki. Będziemy mieli znowienie za Tula Kotwicy Kołobrzeg. Danilczyk. Do Tomka Rydzaka, niestety nie zdołał on przyjąć piłki, ale jeszcze walczy o piłkę. Jakub Poznański mija się, ładnie to zagrał. Do Jaroszka. Cebulski, Danilczyk.
wymiana piłek między zawodnikami Kotwicy-Kołobrzeg i nieudana. Mamy stratę z lewego z autu gospodarza. Nikt się chyba nie spodziewał, że już w 10 minucie Kotwica-Kołobrzeg będzie przegrywała 0-1. Jakub Poznański do Chruścińskiego. Ten daleko do przodu, jednak trochę niecelnie. Wznowienie z autu dla gospodarzy. Danilczyk do Biegańskiego. Biegański zatrzymał tą piłkę ładnie, ale niestety kolejna strata. Tym razem już nie udało mu się przechwycić ponownie piłki, a będziemy mieli wznowienie z autu dla Kołobrzeża. Łukasz Cebulski biegnie już do piłki. Patryk Pietras do Jakuba Poznańskiego. Ten próbował do Chruścińskiego, ale był on zbyt daleko od piłki i nie zdążył do niej. Patryk Pietras ponownie ma do kogo zagrać. Tomasz Rydzak schodzi w pole karne, ale zaatakowany przez Czechobręcy na sobie rady. Patryk Pietras, że przejmuje w polu karnym, to Biegański. Zamieszanie między zawodnikami Kotwicy-Kołobrzeg. Wywraca się Tomasz Rydzak, sędzia nie przerywa gry. Kolejna kolizja, sędzia cały czas puszcza grę. Krzysztof Biegański ładnie przyjął tą piłkę, ładne zagranie do Tomka Rydzaka, ten się niestety wywrócił wcześniej i nie zdołał przyjąć ani zatrzymać tej piłki. Wyprzedził go bramkarz Leśnika Manowo. Mamy już atak GKS-u Manowo, groźnie, ale Łukasz Cebulski zatrzymuje tą akcję. Mamy kontratak Kotwicy-Kołobrzeg, Patryk Skurecki. Krzysztof Biegański, niestety zatrzymane to podanie. Bramkini brawami kaskiwane to zagranie jednego z piłkarzy gospodarzy, ale już przerwany atak. Niecelne podanie do Tomka Rydzaka. I tym razem już zbyt mocna piłka gospodarzy Kacper Chruściński. Piotr Jaroszek. Poznański do Jaroszka. Cebulski, ale sędzia wskazuje, że piłka przekroczyła linię autu. Wznowienie gospodarzy, Patryk Skurecki tam zatrzymuje piłkę, która nie chce wyjść na aut, ale cały czas gospodarzy przy piłce. Może być groźnie i zatrzymywał tam Jakub Poznański i to nie był faul, znaczy był faul, ale zawodnika gospodarzy. Wyglądało to przez chwilę tak, jakby Jakub Poznański faktycznie ciągnął za koszulkę napastnika Leśnika Manowo, ale sędzia był bliżej, wyraźnie widział, że była to prowokacja ze strony atakującego. Będziemy mieli wznowienie z autu dla Kołobrzeżan. Patryk Skurecki podchodzi do piłki.
mieli kolejny stały fragment gry, tym razem rzut rożny. Tomasz Rydzak z rzutu rożnego w pole karne. Jednak zablokowana to piłka głową. Jest tam jeszcze Dawid Ambrozjak. Tomasz Rydzak kolejny raz w pole karne. Patryk Skurecki walczy o piłkę. Jednak atakowany ponownie nie dał sobie rady. Zbyt duże zadawanie tych obrońców IKS-u Manowo było wokół niego, ale już mamy kontratak Leśnika. Może być groźno. Groźnie, tam był spalony. Zdecydowanie i tak sędzia podnosił rągiewkę. Tomasz Rydzak do Kacpra Chruścińskiego. Ten podobnie do Rydzaka, ładna piłka. Blokowany ślizgiem, będziemy mieli znowienie rzutu rożnego. Łukasz Cebulski w pole karne. Zatrzymana piłka głową przez obrońcę Manowa. Danilczyk. Poznański do Jaroszka. Cebulski, Jaroszek, spokojnie szukają swojej okazji luki w obronie GKS-u Manowo koło Brzeżanie. Kacper Chruściński, czy zdąży te piłki, blokowany i będziemy mieli wznowienie od bramki. Wrócił tam zawodnik KS-u Manowo, sędzia jednak nie przerywa gry. Jakub Poznański przerywa tą akcję. Już mamy szansę na kontratak. Krzysztof Biegański do Łukasza Cebulskiego, który dochodzi do piłki. Ma tam w środku Dawida Ambrozjaka, ma do kogo zagrać, ale faulowany Łukasz Cebulski. Trzyma się za twarz zawodnik Kotwicy Kołobrzeg. Sędzia zaś wzywa do siebie gracza KS-u Manowo, który faulował koło Brzeżanina, ale tylko upomina zawodnika, nie ma kartonika. Będziemy mieli szansę z rzutu wolnego. Tomasz Rydzak przy piłce. Pole karne, wysoka piłka i zbyt mocna, zbyt daleka. Jakub Poznański miał się z piłką, był tu Tomasz Rydzak. Podanie do przodu, niestety zablokowane.
Skurecki, a i niestety nie zdążył do tej piłki. Krzysztof Biegański ładnie przejął tą piłkę, ale strata Kołobrzeżanina, już kontratak GKS-u Manowo. Wywraca się tam zawodnik gospodarzy, ale zdecydowanie nie było tam faulu Piotra Jaroszka. Danielczyk. Dawid Amroziak. Faulowany. Piotr Jaroszek do Cebulskiego. Cebulski do Paczyk Skurecki. W pole karne, ale nikogo tam nie było. Pierwszy był bramkarz Leśnika Manowo. Będziemy mieli wznowienie z autu dla gospodarzy. Tomasz Rydzak wybija na aut. Groźne podanie, ale tak, był spalony. Patryk Skurecki, Dawid Amroziak, czy zdąży tej piłki? Nie, pierwszy jest Mateusz Czarnecki. Mamy kolejny kontratak Manowian, ale ładne przejście Patryka Skureckiego, który podał do Łukasza Cebulskiego. Zeszła ta piłka ponad Danielczyka, ponownie gospodarzy przy piłce. Może być groźnie, ale mamy tam obrońców. Patryk Pietras do Cebulskiego. Ten do Skureckiego, jest niecelne podanie, ale jeszcze Jaroszek. Pietras. I wybija na aut. Piłka w pole karne, ale bardzo ciasno kryty tam napastnik GKS-u Manowo. Wywraca się, piłka wybita, sędzia nie przerywa gry. Będziemy mieli kolejne wznowienie z autu. Kolejny aut dla gospodarzy. Ładne przyjęcie na rzeźku pola karnego, ale zupełnie nie miał do kogo zagrać. Zbyt mocna, długa, daleka piłka i wznowice Zary Szybka. Daleka piłka, Danielczyk niestety nie zdołał zatrzymać głowę, tutaj Piotr Jaroszek. Cebulski do Skureckiego. Danielczyk. Patryk Pietras do Skureckiego.
Chruściński. Chruściński do Tomka Rydzaka. Patryk Pietras do Tomka Rydzaka. Z tym ja się z piłką. Jeszcze tam próbował Krzysztof Biegański, ale nie zdążył do tej piłki. Zatrzymana piłka przed linią boczną boiska. Danielczyk głową ładnie zakręcił atakującym go zawodnikiem gospodarzy. Piotr Jaruszek. Zbyt mocna piłka. Patryk Pietras. Jest tam Tomasz Jedzak. Pietras zdecydował się na strzał. I sędzia wskazuje przewinienie jednego z zawodników Leśnika Manowo. Czy mieli okazję z rzutu wolnego? Cała drużyna GKS-u Manowo, jak i Kotwice Kołobrzeg, obie drużyny, obie jedenastki na połowie gospodarzy. Cała i ładna parada Mateusza Czarneckiego. A strzelał Patryk Pietras. Jaroszek do Cebulskiego. Mocna piłka do przodu, jest tutaj Piotr Jaroszek, ale goni go napastnik Leśnika. Danielczyk zatrzymuje tą piłkę, jeszcze ciągle wyczerpał. Kurecki wybija. Jest tutaj Krzysztof Biegański, czy zdoła coś zrobić? Cebulski głową, niestety niecelnie. Kacper Chruściński, ale gwizdek sędziego przerywa grę. Snowice, zary szybka. Z rzutu wolnego. Dalekie wznowienie gry. I z piłka wraca do golkipera Kotwic. Piotr Jaroszek do Poznańskiego. Poznański, niecelne podanie. Jakub Poznański wywraca się, faulowany. Cezary jest szybka, mocno do przodu. Przewinienie Dawida Ambrozjaka. Wznowił z autu gospodarza. Przypomnijmy, mamy 30 minutę meczu i ciągle do zera dla gospodarzy. Teraz mocno niecelny strzał.
faulowany Danilczyk. Tomasz Rydzak do Skureckiego, ma tam za plecami Łukasza Cebulskiego. W pole karne, ale zbyt mocna piłka, nikogo tutaj po prawej stronie boiska nie ma, kto by ją zatrzymał. I wznowi bramkarz JKS Manowo. Walka w powietrzu o piłkę w środku boiska. I faulowany Kołobrzeżani. Szybkie wznowienie Kotwicy Kołobrzeg. Łukasz Cebulski. Niecelne podanie, ale jeszcze zatrzyma tą piłkę przed aut. Nie, jednak mamy aut. Wznowienie szybkie. Danilczyk. Patryk Skurecki. Gonił tej piłki, niestety nie zdążył. Ale niecelne podanie gospodarzy. I ponownie Kotwica przy piłce. Tomasz Rydzak. Rydzak do Chruścińskiego. Patryk Pietras w pole karne. Może być groźnie. Tomasz Rydzak, a i nie zdążył strzelić. Będziemy mieli wznowienie z autu dla Kołobrzeżan. Danilczyk. Kolejne wznowienie z autu dla Kotwicy Kołobrzeg. Kacper Chruściński nie zdołał zatrzymać tej piłki, ale będzie mieli kolejny aut dla Kołobrzeżan. Danilczyk do Rydzaka. Zatrzymana piłka, niestety niecelne podanie Kołobrzeżanina. Ale odnalazł się tutaj Tomasz Rydzak, teraz zatrzymał piłkę. Jakub Poznański do Piotra Jaroszka. Cebulski do Skureckiego. Patryk Pietras. Skurecki ładnie zostawił tą piłkę Cebulskiemu. Ten coraz bliżej bramki Manowian, ale niestety nie udało mu się to zagranie. Stracił piłkę. Jakub Poznański przyjmuje ją. Danilczyk. Niestety zbyt mocne to podanie prosto w ręce golkipera JKS Manowo. Piotr Jaroszek zostawia tą piłkę Cezaremu Szybce. Jakub Poznański. Jeden na jeden mają wroki bliżej. Jest to kutaj do boku. Patryk Pietras do Tomka Rydzaka. Tomasz Rydzak ma tutaj Krzysztofa Biegańskiego. Zdecydował się na strzał i niestety bramkarz JKS Manowo pewnie chwyta piłkę. Na 10 minut przed końcem pierwszej połowy spotkania Kołobrzeżanie przegrywają 0-1. Patryk Pietras. Skurecki do Pietrasa odgrywa. Cebulski do Skureckiego. Ten się wywraca, nie zdołał przyjąć tej piłki.
Kacper Chruściński, Biegański do Tomka Rydzaka. Jeśli zdąży do tej piłki, może być bardzo groźnie w narożniku pola karnego. Tomasz Rydzak z piłką. W pole karne i niestety Dawid Ambrozjak ładnie wychodził do tej piłki, ale ona razie tam jest z obrońców GKS Umanowo. Już mamy kontratak gospodarzy. Jaroszek, nie udał się ten ślizg, będzie groźna sytuacja. Ale jest tutaj Kacper Chruściński, ładnie wrócił, bardzo szybko. Może strzelać Cezar Szybka. Groźna ta sytuacja, nie możemy sobie pozwolić na takie szybkie kontrataki, na pozwalanie GKS-owi Manowo kontratakować w błyskawicznym tempie i co mogło doprowadzić praktycznie do sam na sam. Ale mamy już kontratak Kołobrzeżan. Podanie do Krzysztofa Biegańskiego, niestety jest zbyt mocne. Jakub Poznański. Piotr Jaroszek. Strata piłki. GKS Manowo wyprowadza atak. I dobrze, że zbyt mocne podanie, bo mogło być bardzo groźnie. Tomasz Rydzak. Teraz uatakowany przez jednego zawodników GKS Manowo. Blokował Krzysztof Biegański, wywalczył dzięki temu aut dla Kołobrzeżan. Danielczyk. Sędzia patrzy tam faulu. Szybkie wznowienie Kołobrzeżan. Skurecki. Do Tomka Rydzaka. Ma Hacpra Chruścińskiego, ale zdołał się zejść do środka. Patryk Pietras. Niestety strada. Jakub Poznański dobrze zatrzymał tą piłkę. Tomasz Rydzak do Ambrozjaka. Będzie mieli wznowienie z autu dla GKS Umanowo. Kolejny, a tym razem dla Kołobrzeżan. Danielczyk. Cebulski. Danielczyk. Do Patryka Skureckiego. Skurecki schodzi do środka. I niestety nie udało mu się minąć, ale jeszcze stoi Łukasz Cebulski. Cebulski do Biegańskiego. Poznański, Chruściński, do Patryka Pietrasa, ten do Tomka Rydzaka odgrywa szybko i ona gdzieś tam jeszcze, niestety, strata piłki. Chruściński z rzutu z autu. Widzimy, szykuje nam się długi, daleki rzut w pole karne. Chruściński daleko. Jest to Jakub Poznański, nie wyskoczył tej piłki. Tomasz Rydzak jeszcze ją zatrzymuje. Będziemy mieli wznowienie z autu dla gospodarzy.
Piotr Jaroszek zatrzymuje to podanie. Patryk Pietras do Cebulskiego. Pietras do Biegańskiego, ma do kogo zagrać Łukasz Cebulski i mamy spalony. Mamy kontratak GKS-u, może być groźnie. Kasper Kruściński nie zdołał przerwać akcji, mamy 2-0, proszę Państwa. Kotwica, Kołobrzeg przegrywa na 2 minuty przed końcem pierwszej połowy. Przepraszam, dokładnie 3 minuty do końca pierwszej połowy spotkania. 0-2. Konrad Romańczyk strzelił drugą bramkę dla Leśnika Manowo. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale takiego przebiegu pierwszej połowy spotkania chyba nikt się nie spodziewał. Jaroszek do Poznańskiego. Poznański do przodu. Wywraca się nam Ambroz, jak nie był faulowany. Niezbyt mocne to podanie. Cezary Szybka. Chruściński do Poznańskiego. Danilczyk. Prosto pod nogi Jakuba Poznańskiego, piłka, możemy atakować. Ambrozjak, niecelne podanie. Łukasz Cebulski. Chodzi mu tam już Patryk Skurecki. Próbował dawać piłkę Cebulskiemu, niestety strata, ale i tak Kołobrzeżanie wznowił z autu. Danilczyk. Patryk Skurecki, to jest groźna sytuacja dla Kołobrzeżan. I niestety niecelne, nieudane podanie. Strata. Jakub Poznański zakręcił się z piłką i stracił. Tym razem faulowany Patryk Skurecki. Szybkie wznowienie Kołobrzeżan. Sędzia jednak przerywa. Szybkie, ale zbyt szybkie to wznowienie. I mamy żółtą kartkę zarówno dla faulującego wcześniej zawodnika Gekun Sumanowo, jak i dla Jakuba Poznańskiego, który nie czekał na gwizdek sędziego, sam od razu wznowił grę z rzutu wolnego. Żółte kartki dla zawodników obydwu drużyn. Żółtą kartkę w naszym zespole został ukarany Daniel Morawski, natomiast w zespole gości
Jakub Poznański, Jaroszek, Poznański. Mocno daleko, ale nikt nie doszedł do tej piłki. Piotr Jaroszek oddala tą piłkę. Skurecki do Danilczyka. Danilczyk do Chruścińskiego. Przydałaby się bramka przed zejściem do szatni na przerwę. Tomasz Rydzak. Niecelne to podanie, cały czas Rydzak przy piłce. Patryk Pietras. Pole karne, ale niestety nieudane to zagranie. Jeszcze Pietras zatrzymuje, próbowałby na mnie zatrzymywać piłkę, niestety strata. Kontratak Leśnika Manowo, strzał z dystansu obok bramki. Mamy już 45. minutę spotkania, na razie sędzia nie dolicza jeszcze czasu, a też nie kończy gry w pierwszej połowie. Cebulski do Rydzaka. Wznowi z autu Łukasz Cebulski. Ambrozak. Cebulski w pole karne, ale ta piłka zatrzymana, nim doszła do Biegańskiego. A jeszcze Danilczyk do Tomka Rydzaka. Niestety nie zdążył on do tej piłki. I Mateusz Czarnecki. Poznański. Odbite to podanie. Wycofanie do Cezarego Szybki. Piotr Jaroszek. Danilczyk. Krzysztof Biegański nie zdołał zatrzymać tej piłki. Jeszcze stoi Kacper Chruściński. Będzie mieli wznowienie z autu dla Kotwicko-Łobrzeg. A sędzia kończy pierwszą połowę. Przypomnijmy, z wynikiem 0-2 schodzą do szatni piłkarze Kotwica-Kołobrzeg. Przegrywa po pierwszej połowie dwoma bramkami. Do zobaczenia za 15 minut.